Maciej musiał nie mógł tego dłużej ukrywać. Gratulacje płyną od wszystkich. Maciej musiał kontynuuje pasmo swoich sukcesów. Tym razem niezwykle poszczęściło mu się na płaszczyźnie życia prywatnego. Zewsząd sypią się gratulacje. Można śmiało powiedzieć, że aktor wchodzi w zupełnie nowy, szczęśliwy etap w swoim życiu. Już świecą mu się oczy. Maciej Musiał to jeden z ulubionych postaci polskiego kina i telewizji. Maciej Musiał na jakiś czas odsunął się od blasku fleszy. Teraz powrócił do gry jako prowadzący nowej edycji The Voice of Poland. W ekscytację wprawiła widzów także wiadomość o tym, że aktor powróci niejako do korzeni i wystąpi w nowych odcinkach serialu Rodzinka.pl. To właśnie dzięki roli w tej produkcji Musiał zyskał znaczny rozgłos wśród szerszej widowni. Jak to zwykle bywa w przypadku osób publicznych, wielkie zainteresowanie budzi jego życie prywatne. Co w ostatnim czasie wydarzyło się u artysty? Maciej Musiał wystąpił w odcinku specjalnym Tańca z Gwiazdami. Maciej Musiał nie ogranicza się jedynie do aktywności aktorskich. W ostatnim czasie zaprezentował także swoje umiejętności taneczne. Wystąpił jako gość specjalny w minionym odcinku Tańca z Gwiazdami. Maciej Musiał zdecydowanie nie poprzestaje na aktywnościach zawodowych i artystycznych. Ostatnio prywatnie zadziało się coś szczególnego. Z pewnością aktor ma powody do zadowolenia. Tym razem chodzi o kobietę, która pojawiła się w jego życiu. Maciej Musiał ma nową partnerkę? Jak przekazuje Super Express, Maciej Musiał ma romans z influencerką Zofią Gajewską. Aktor miał wyczekiwać na swoją ukochaną pod jedną z kamienic. Gdy celebrytka wyszła do Musiała, ten miał pocałować ją w usta. Zakochani nie szczędzili sobie czułości, po czym udali się razem do kawiarni. Zofia Gajewska to znana influencerka, która swoją działalność prowadzi głównie na TikToku oraz Instagramie. Kobieta należy do agencji zrzeszającej młode talenty oraz ma własnego menadżera.